Tematyka dzisiejszej debaty jest ważna z kilku powodów. Uczelnia musi podejmować tematy trudne. Uczelnia jest miejscem predestynowanym do tego, żeby dyskutować na tematy współczesne, na tematy stanowiące wyzwanie, w tym przypadku wyzwanie edukacyjne. Jak edukować w czasach czatu GPT? Żyjemy w czasach rzeczywistości cyfrowej, a zatem musimy również w edukacji tę rzeczywistość cyfrową włączać. Jaką rolę odgrywa standardowa edukacja? A jaką rolę powinna odgrywać edukacja w czasach e-cyfrowej rzeczywistości? Pracuję w metodach ilościowych, więc bardzo często korzystam z różnego rodzaju obliczeń, pisania kodów do obliczeń. Wykorzystujemy też czata GPT na przykład do pisania algorytmów, kodów, weryfikacji kodów, żeby szukał nam błędów, jeżeli są błędy w tych kodach. Takim najtrudniejszym elementem, który studenci muszą włączyć, to jest właśnie to krytyczne myślenie. Spersonalizowana edukacja, w której możemy dostać dosyć szybki feedback, w których momentach mamy zaległości albo braki i jasną instrukcję, jak sobie z tym poradzić, może być bardzo przydatna. W telefonie mamy profesora na wyciągnięcie ręki i w każdym momencie możemy zadać mu pytanie i dostać kreatywne i ciekawe odpowiedzi, które inspirują.